Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na D55A. Bohaterem bitwy jest Mateusz 906. Elhalów, bitwa standardowa, losowanie na topce. Na topce to oczywiście spodziewamy się tego, co najgorsze dla przeciwników, tego, co najlepsze dla naszego bohatera. No i cóż, D55A, maszyna 9 tieru. Med radziecko-niemiecki, można powiedzieć med przyjaźni radziecko-niemiecki, zdobyczny, tak? Chyba coś takiego, nie wiem, już nie zagłębia się w historię tego meda, ale w każdym razie, dość ciekawa maszyna. Ile tu mamy? 221 przybicia, 320 uszkodzeń na zwykłej amunicji i taka właśnie załadowana na początek przebicia 330, typowo ruska penetracja na goldzie. Oha, jaki, tak dla formalności, 50 420. Dobra, Elhalów, tradycyjne kamperskie miejsce. Taki przestrzał można tutaj złapać. Już te 44 pojawiła się w drużynie przeciwnej. U nas jest wsparcie UDES-a. Nasi też podążają do przodu. Te 44 odgryza się mocno. My mamy tutaj również Centuriona, który będzie próbował grać na wieżę. Chociaż jeżeli dostanie od artylerii, może być ciężko z tym graniem na wieżę. Obiekt 257 przejechał. Odważny. Karnewon nie przejechał, no tu troszeczkę nasz bohater zawalił sprawę, mógł go przytrzymać. No dobra, jest wsparcie, jest sporo naszych, jest masa przeciwników i teraz Mateusz... Co on robi? Co on robi? Wziął się za tego Karnewona. Karnewona, Centurion, Karnewon, Centurion... Za dużo tych ta C czołgów. Mamy T30. No i Karnewon. No i brakuje troszeczkę opuszczania działa. Albo po prostu nasz bohater nie umie złapać depresji. A depresję bardzo łatwo złapać. Później, co prawda, można wylądować w psychiatryku, ale kto by się tym przejmował? Dobra. Zobaczcie. Z jaką szczegółowością łapie przestrzał nasz bohater. Wystawia się tyle tylko, żeby naprawdę strzelić, a przeciwnik, żeby go dosięgnąć, musiałby się wystawić bardziej pod ogień naszych czołgów, więc nawet przeciwnicy się cofnęli. No i w tym momencie włączyła się do gry wroga artyleria i zaraz Mateusza pewnie będzie stąd wykurzać. A Mateusz mógłby w sumie już tak wygonił tych przeciwników tutaj za rogiem, że mógłby właśnie ruszyć i właśnie rusza do przodu, może podjechać bliżej. No i wziąć się za Centuriona, może. Ten właśnie tak ochoczo podjechał, odgryza się co prawda, ale zobaczcie, on nie ma to po... Nie, to jest... Tak, pomyliły mi się Centuriony. Za dużo tych czołgów premium porobiono i dlatego mi się te Centuriony pomyliły. To nie jest Centurion, tam 7-1 czy coś takiego. Mamy tego odważnego 257, który przyjechał i teraz w przypadku cofnięcia własnego teamu jest on osaczony. Mateusz go obija bez problemu. Musi uważać oczywiście na tych czających się tutaj za rogiem. No i obiekt 257 nie przebija się przez pancerz T55. Mateusz za to bezproblemowo, chociaż teraz oczywiście ten strzał nie miał prawa wejść. No, zwykły czołg może by weszło, ale kąt był też niezbyt sprzyjający. O, ładnie skontowana płyta. Proszę bardzo, jeszcze z jeden strzał, tylko... Trzeba ten strzał tak oddać najlepiej... Zobaczcie, Mateuszowi wyszły zwykłe pociski. O, czemu na goldzie nie grasz? O, jak to? Jak to?
To nie trzeba grać na goldzie? To przy takim losowaniu? No niemożliwe. Dobra, artyleria dalej próbuje męczyć. I teraz. Teraz gold. Full gold, można powiedzieć, bo zwykłe pociski się skończyły. No i na własnej skórze odczuję to właśnie. KW3. KW3. Dziurawione jak sito. Zobaczymy, czy podziurawimy bezproblemowo protka. Tak, oczywiście. To są ruskie hity. One bezproblemowo kaleczą każdy pojazd. No, tu mamy 257, którą trzeba jak najszybciej załatwić, bo inaczej nasi się nie ruszą, ale pilnuję tego ruskiego T30. Z na nią trzeba uważać, bo oberwać za na przykład 800 czy coś takiego, no to nie bardzo by się kalkulowało, ale obrywamy za 432. No to też tam się średnio kalkuluje, ale niestety tak właśnie się złożyło. T30 strzeliła. Mateusz o tym wie. Wyjeżdża i robi na DPM. Całe szczęście, że ten lew się nie przebił. To był nasz lew, nasz sojusznik. I całe szczęście, że nie potrafi przebijać nawet sojuszniczych czołgów. Dobra, sprawa pozałatwiana. Został tutaj gdzieś IS. On chyba na dobiciu. Mateusz rusza do przodu, prowadzi natarcie. 5300 obrażeń. I mamy tego ISA. IS biedny, nie wie co robić. Wyglądał jeszcze dobrze przed chwilą. Ale jego HP ubywa w zastraszającym tempie. Mateusz nie zdecydował się po niego jechać. Nie ryzykował jakiś ból od protka. I Bóg wie co tam jeszcze. No, protek też mocno pobijany. No, bitwa nie jest jeszcze wygrana. Mimo wielkich starań naszego bohatera. No, ale te starania to. No cóż. Jeden pojazd bitwy nie wygra. Potrzebne są dwa. Taka prawda. Taka prawda. Potrzebne są dwa. Dwa pojazdy. Jeden wybitny, drugi chociażby grający przeciętnie, który coś tam w bitwie zrobi. Jeden niestety sam bitwy nie wygra. Oj! Wystawił się, Mateusz. Wystawił się, oberwał. Mogło boleć mocniej, gdyby to był RHM na dużym dziale. Także szczęście, szczęście w nieszczęściu. No i artyleria pięknie zdjęta haekiem. I cóż, czekamy na wsparcie. Emil pierwszy dopiero podjeżdża. No, on ma bardzo dużo HP, nie wiem skąd. Lew też ma bardzo dużo HP. I te czołgi właśnie powinny pojechać przodem, ale Mateusz się tym nie przejmuje, rusza do przodu. Jest gdzieś przecież tutaj na pewno. I z drugi. Jest, i z drugi. Ja bym się bardziej obawiał centka. O właśnie, tu można pograć na wieżę, ale centek jest na naszej bazie. No w sumie ta pozycja była dobra, nie trzeba było podjeżdżać bliżej. Można było spokojnie pograć na wieżę w tamtym miejscu. Tam było takie zagłębienie. Tutaj może być problem z opuszczeniem działa albo. No, to niebezpieczne troszeczkę, chociaż przeciwnik się nie patrzył. Patrzył się w kierunku swojej śmierci. Sojusznicy właśnie go załatwili. Gdzie jest Centurion? Zjechał. Jechał w dół. Mateusz rusza do przodu. No, ale to się wszystko już niestety kończy. 3, 2, 1. Przejęcie bazy. Szkoda, szkoda. Mateusz tutaj kręci lufą. No, ale nawet gdyby nie to przyjęcie, to zobaczcie, Centurion przygotowany, więc nie ma co kręcić głową czy lufą. Przejdźmy do wyników. Jak widać po tytule, Mateusz lubi ten czołg. No i ten odwdzięcza się mu masterką, medalem wsparcia i dużym kalibrem. 7400 obrażeń, 4 fragi. 1488 expa. Bardzo ładnie.
Bardzo ładnie. Zobaczcie. Emil. Lena strzelał. A lew? No lew walczył. Lew walczył. Ale Emil tam na górkach, no pięknie. Dobra, dobra. No, ładnie ta tabela wygląda. 7400. No mówię, no. Potrzeba dwóch, żeby wygrać bitwę. No, lew i te 55a. Lew tam trzymał. A pojechał tam za róg, walczył z tu naszą bohaterską 257. I powstrzymywał tę 30. No, a reszta. No nie, no trochę statyści, no to przesadziłem troszeczkę. Dobra. Dobra. Dobra tam. Zablokowane przez pancerz 830, ale to było kluczowe 830. 740 asysty. No i nie trzeba nic więcej dodawać. Po prostu bardzo dobra bitwa w wykonaniu naszego bohatera. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.